Witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Dawid Opelko, a to jest Gwin, po raz pierwszy na moim kanale. Niedawno dostałem dostęp, czemu by tego nie wykorzystać, a więc jak widzicie, no trochę pograłem, trochę się poduczyć chciałem. I więc na start od razu idziemy kupić beczułki i pozbierać. Naprawdę czekałem sporo czasu na to, pozbierałem trochę sporo ich nawet, jak widzicie. Dobra, nieważne. Tylko po to, żeby je móc otworzyć na nagraniu. Tak, żeby nie było jedna, dwie, ale więcej. Żeby było naprawdę fajnie tak otworzyć te wszystkie beczki naraz. A więc... otwieram pierwszą. Aaa, pierwszy opening w tej grze. Jako być szczery. Transakcja w toku, proszę czekać. Dawaj, dawaj. No i co mi da? Okej, mamy tutaj, widzę... Nilgar. Brygada Impera. Zwiększ siłę tej karty. O, to jest bardzo fajna karta, powiem wam. Jak ma się Nilgar, to fajnie ze szpiegami, bo szpiegów ma się dużo tam. Skellige. To też nawet spoko. Zwiększ siłę wszystkich komandosów. O, to może być fajne. A to jest naprawdę nawet spoko. Moglaka na pewno nie chce, już mi się nie przyda medyk. Skręć brudzowej jednostkę i nie użyłem z wentarza rywala w swoją stronę bitwy. Zwiększ siłę za każdym razem, dorzucisz karty jednostki. Wiecie co? Jednak co, jak co, ale medyk jak mamy się wydaje lepszy. Otwieramy kolejną beczułkę. Ach, ciekawie się naprawdę. Leci. Okej, mamy dziki gon. Utopiec, odporność i działanie pokojne, przenieść tą jednostkę do, po stronie jednego z rzędu jednostek obrężniczy. Nie ogarnę jej. Zwiększ jednostki za każdą zagrożenie karty zaski, to jest nawet spoko. To jest fajna karta. Przypływ adrenalinu, no to nawet spoko. Posiłki są tutaj fajne, a to już mamy, no to posiłki, bo ich nie mamy nawet, a fajnie się zapowiadają. No powiem, że nawet się dobrze to zapowiada. Się tego nie spodziewałem. O, muzyka się włączyła, bo minimalizuję czasami zobaczyć, czy mi się wszystko dobrze nagrywa. Nie chciałbym tego skiepsić, żeby drugi raz specjalnie tego nie nagrywać. A więc Nilfgaard. Okej. Okay. To już mam kilka tego typu kart. Balista też taka średnia. I mgłem. Powiem wam, że trochę średnio. Komando z Gursiny. Cofnij brązową jednostkę. Spokój jednostkę innej. To zablokowane, traci wszystkie umiejętności. O, monitor chce mi się włączyć. Halo, halo. Bez takich mi tu. To być zagra, jak dodajesz te karty stali. Za każdym razem, gdy jednostka zostaje osoby na... Wiecie co? Mi się wydaje, że Tasek byłby spoko. Tak się mi wydaje. Nie wiem, czy to tak dobrze będzie. A więc tak, kolejna beczułka. Jeszcze 8 beczułek ma. To trochę monotonne jest, że to długo to trochę trwa. O, 2 dzikiego gonu. Tam się fajnie nim gra retinem. I powiem wam, że przydałoby się... tak. Moim zdaniem, jakby się to udało, to by było fajnie. Żeby dostać jakieś lepsze jeszcze od tych, co mam tutaj. Krabopająk może być spoko, tego już mam kilka. Trapper z Dolbaltana, zyska o co innym po zagraniu. Ale przeczytał, bo i tak nie umiem. Babac! Same złote, ej. Po upływie jednej tury pochłonie usunie z gry wszystkie jednostki ze swojego. Zespołu, zwiększ siłę tej jednostki za każdą z nich. To mogło być fajne pod koniec. Stwórz i zagraj kartę trzaskającą z gęsta ma lub usunę kartę. O, to jest też fajne. Pawetta jest też spoko. Ciężki wybór. Na pewno papa cmentarna po mojej stronie cmentarza to jest tak... trochę słabo by było, ale te dwie karty mnie ciekawią. Trzaskający mu to jest naprawdę bardzo fajne, ale najsłabsze jednostki poza złotymi dwa razy z rzędu. Więc co mi się wydaje, że aeromancja się bardziej mi przyda, bo będę mógł wszystko walnąć i to by się naprawdę przydał w każdym takiej walce. Ale złota karta? Nice. Czy... na nie tak podkreślam, to nie wiem, czy to złote, czy co, jeszcze tego nie ogarniam, ale... oby coś fajnego. Okej. Okay. Więc co my tu mamy? Mamy...
Saperzy, Wirkę, zmierz bardzo za jednostkę życie, poza tym nawet spoko. Redańska elita, jeśli po stronie znajdą się trzymać trzy redańskie zmień, to jest złoty do końca. O, to jest fajne, tylko trzeba mieć tylko więcej. O, niebogarski rycerz, to tam spoko. Zwróć nagle jednostkę na losowym rzędzie potworu. Okej. Okay. Nie wiem tylko, jaka to jest karta. O, więc tak. To już mam nawet, to nie będę szczerze kombinował. Gryf, przenieś kartę z cmentarza rywala do swojego. Średni ten gryf taki. Bierz jednostkę ze swojej ręki. Tali tarczy, tarcza anuluje jeden efekt, który zmniejsza siłę. To może być spoko. Ten gryf to aż tak mnie zachęca. Ale Quen, to powiem wam, że już coś ma w sobie. Ile jeszcze mam beczułek? 6. Teraz chyba w sumie jeszcze 5. Okej, 2 Nilfgaardu. O, to jest spoko, powiem wam, to fajnie działa. Daj tarczę, no jest tarczę, ale jeden efekt, który zmniejszy siłę. To jest nawet też fajne. O, to jest spoko. Zwiadowcę można fajnie w niektórych dekach połączyć, z tego co widziałem. Teraz tak, strzelec wybór, zmniejsz siłę jednostki rywala o 5, jeśli siła wynosi... To jest fajne. To już wiedziałem, zmniejsz siłę tej jednostki o każdy z nich zostanie dana maszyna i na następnie powiększ siłę. Wiecie co, staniemy przy tym. To się wydaje mi nawet spoko. Ona ma spory, widzę ten, sporą ilość punktów nawet i o 5 zbija, to nie jest tak mało nawet. Jeśli dziesiątkę ma więcej, to nie zawsze będzie przydatne, ale... Okej, dziki gon. Znowu topiec. Odpocznie działają do piratów. Okej. Piękny słabszyk na tej stronie. Okej. Okay. Gęsta mgła. No to mgła. Czaszuszko to nie było. Rembacz. Po upływie dwóch tur zagraj kartę Rembacz. Aha. Zwiększyłeś siłę wszystkich jednostek w rzędzie poza złotymi. O, dwa. O! To jest fajne. Dobra, biorę to. Taki fajny opening, może będzie. Jeszcze 4 pczółki. Wow, nie wiem, czy będzie widać prawym. Dobra, nie będzie tego widać, na szczęście. RTB, już zmniejszysz. Ostrzenie wara. O, to jest spoko. Pirat już był. Przemytnik też jest bardzo fajny. Mróz, no, mróz też jest spoko. Ouu. No to tego może nie, ale Grom też jest spoko. Sheldon Skag z 10 tego. Wiecie co? Pójdźmy w Grom, bo Grom jest bardzo fajny. Jak się walnie tego dwa i ma się sporo takich, wiecie, z takich samych postaci, to fajnie naprawdę działa. Jeszcze 3. Kedwenski, setnik wybierz. No dobra. Harpia. O, Harpia jest fajna. Daj lub odbierz jednostkę i wszystkim zapraszam. To jest fajne. I wraz to takie średnie. Nie wiem co wziąć, czy Manticore, czy co, ale niech będzie, że weźmiemy Manticore. Przejdzie do kolekcji, to w razie czego się może przerobi, czy co. Co nieco się nauczyłem już. O, dwa razy Skellige. Wskrzeć wszystkie swoje noski Straży Królowej, większy obadzące rysą. Zbrojmistrz. No, no, oni są nawet spoko. O! To jest fajne. Temerski piechur to nawet, powiem wam, że jak się fajnie ułoży talię z nimi, to fajnie działają. O! Róg dowódcy mam mało. Pringilla mi się mało przyda, ale róg dowódcy to jest coś, co by mi się przydało, mam tylko jeden. Jakby takie dwa mieć w ciągu jednej rundy, to by było spoko. Ostatnia beczka? Skellige. Halo. Straż Królowej. No to już było przed niedawnem. Rycerz tak średnio, Brzask tak średnio. Biedna, uczciwa piechota. O, Kedwański mistrz obręży. Mierz... A, to już było. Ja chcę to. To jest co to chcę. To jest naprawdę fajna karta. A więc tak, nie chcę wyjść. Jeszcze żadnych talii pod Eredina i tak dalej nie składałem. Mam wszystkie podstawowe. Ale możemy spróbować zagrać jedną, dwie gierki, to by byłoby fajne. Jeden coś tam tutaj się pobawiłem przy Eredinie. Niedużo. Ale co nie, coś się pobawiłem. Tego nie zaprzeczę.
Tak, nie wiem, czy jeszcze live'a może odpalę. Ja tego samego dnia, co tutaj robię, to teraz może jeszcze live'a tego samego dnia zrobię. Co odpalę ten tutaj teraz. Voltes na szóstym. Mind me hurt. Mroglaki powymieniam. Gulum, Wiwerna. Jeszcze powiem wam, że te gry nie mówię, że od razu nie wiadomo jak tam ogarniam. Spróbujemy z takimi karcioszkami zagrać. I zagramy od razu z BS-em. Zaraza. I ten Geraltem od razu. Powiększyło mu się od razu się siło dwa na złoto. Trzeba go teraz chociaż trochę dogonić, bo ją ciężko będzie. I co on mi teraz zrobi? Nie wiem, czy zrobimy dwie rundki, czy jedną, bo nie wiem, ile odcinek będzie trwał. To jest to, czego nie Laru! wiem. Poniżej złotych nie. Nie, inaczej. Jakby to zagrać? Nie będzie, że mu osłabimy trochę. No nie ma co zrobić tak po prostu, bo on od razu zgrywa ugrać tą rundę, chce. I to widać bardzo. O! Jak mam być szczery, teraz mnie troszeczkę zdziwił. O. Pożogą teraz nie. Zrobimy to tak. Mam pewien pomysł, żeby walnąć na nich grom. To mi da trochę przewagi, o ile nie walnie jakichś nie wiadomo jakich kart mocnych. Pewnie będzie próbował mi zbić to po jednym tym. Bo to nie byłoby głupim pomysłem dla niego. No. Ej, no, powiem wam, że trochę się zrobił. Powinien biesa mi się pozbyć, a nie tego. Więc takie średnie było zagranie. Jak mam być szczery. Jeszcze nie wiem, co on tam zrobi. O, dźwięk popsułem. Nie co on takiego mi zrobi ten Foltes. O! Czy on walnie na wszystko to walnie i mi walnie tych. Tak jak myślałem. Trochę się tego spodziewałem. Co tutaj w cmentarzu jest? No nie będę na pewno walnął tych. Oddam mu tą rundę, bo nic innego nie zdziałam. Tym bardziej za swoim Geraltem on jest. To ugrywa. Oddam mu tą rundę. Może zatrzyma mi jakiegoś biesika, bo na następnej rundzie to chyba nie powinno być tego. I chyba HP powinno wrócić do normy, jak mi się wydaje. Ale jednak będę musiał sobie pogarnąć jakieś deki. No to taki nawet może być. Taka piątka. O, bies mi doszedł. I co? I mgła. To nie jest jeszcze tak nie wiadomo jak kiepsko. Ale fajnie by było, gdyby mi dał z cmentarza biesa. Ale jest duża szansa na mglaka. A to jest naprawdę bardzo zły pomysł. No dawaj, Czego Foltes, chcesz ode pokażę co mnie? się stać. O ty. Tak chcesz się bawić. Mogę zaryzykować i spróbować, albo nie. Inaczej. Tak to zrobimy. I teraz sobie przyzwę, bo wtedy z cmentarza powinny mi wyjść. Tak, i mam duże szanse na biesa albo na tego. Na Geralta chyba to mi nie zadziała. No tak, inna niż złota. Czyli albo 6, albo 8. To nawet ładny wynik daje. Taka dyszka. Przecie nic nie mamy. Czego Ooo. chcesz ode mnie? Skrzesza się jednostki. Cwaniaczek jeden. Dobra, ryzykuję. Jest, ósemkę mi zgarnął. Dobry gul. Pięknie. Nie mogę tego dać wygrać Foltestowi. W ogóle mam ocenę, tym coś jeszcze. A czym. Aha, Ciekawe, czy on może. kłopoty idą. Nie, oni chyba nie mogą wskrzesić Geralta. Chyba.
ma 10, a on 12 i on o tym dobrze wie. Ale ja jeszcze myślę i mam wrażenie, że jest to jeszcze jakaś szansa do ugrania. Jakby on jeszcze pół lepszy od tamtego, to mogę użyć pożogi. Bo inaczej to nie ma sensu, bo sam sobie spalę jednostkę. No i co on zrobi? Tak swoją drogą powiem wam taką dziwną ciekawostkę. Zacząłem oglądać anime. Kurde, to jest coś, co mnie zaciekawiło nawet. Bo ty... Tak coś czułem. A więc pożogę jednak. Dobra, tam się mu jeszcze mógł boostować. Może jeszcze zboostuję go. Może jakaś nadzieja jest. Jakby to zrobił, tak, rób to. Dziękuję. Teraz tak, mogę 8 dorzucić. Dorzucę ją do mojego biesa. I teraz on pożogi nie walni, bo nie może. Ale jakby rzucił jakieś jeszcze tam. Bo 18, jakbym zbił jeszcze, by jak zboostował, to by było piękne. Ale pożogę na pewno użyję. Byłoby to głupotą, żebym jej nie wykorzystał. No rzucę karty. No dawaj. O, ruch dowódcy. A teraz to. Mógł jeszcze go skopiować. Nie poczekałem. Wyrżnąć mi to robactwo! To już było trochę chamskie, bym powiedział. Ale dobra. No to muszę zagrać Edwinem, innej opcji nie ma. I pomnoży jeszcze sobie. Halo, coś chciało. Masz, muszę to zrobić. Inaczej przegram całkowicie. A tak to jest szansa, że jeszcze fajną kartę mi zostaje. Błaga, mógłbym zostawić mojego bisika. Gdybym zostawił bisika, to jeszcze mam szansę ugrać to. Redin też spoko. I co on zagra teraz? No ja jeszcze zagram Antikorę i co teraz on zrobi? Easy. Ugraliśmy to. Pięknie. Pięknie. A już tak miałem taką nadzieję. Fajna gierka, mi się podobała, więc pogratuluję chłopakowi. Albo Lani. O, dzisiaj nie grałem? Nie wiem. Coś tam pogrywałem dzisiaj. Więc nie wiem. Ale spoko gierka była. Wiecie co, nie wiem ile trwa ten odcinek, ale przez ten opening troszeczkę zeszło. A więc może zrobimy tak, że ten odcinek raczej będzie krótki. Ale postaram się następną ogarnąć dłuższe. Jeśli wam się zobaczy, że seria się spodobała i tak dalej. A więc... Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Pa, pa.